Przewielebny Księże Dziekanie, Księże Proboszczów, drodzy kapłani, cała służba liturgiczna i wszyscy obecni tutaj wierni. Konferencja Episkopatu Polski spotyka się jutro i pojutrze w Łodzi dla uczczenia setnej rocznicy powstania tutejszej diecezji. Obchodzi jubileusz, to znaczy czas, który w sensie biblijnym może się wydarzyć tylko co 50 lat. Jubileuszem nie jest każda okazja nadarzająca się, którą celebrujemy. 5 lat, 15, 25 czy więcej. Jubileuszem biblijnym w sensie ścisłym jest tylko 50 lat i wielokrotność tej cyfry. Właśnie dlatego, że jubileusz jest szabatem szabatu. To znaczy jest wielokrotnością lat 7 i 7 razy 7 przypada po 49 latach w roku 50. To jest czas, który pod pewnymi względami jest inny od każdego zwykłego czasu. Właśnie dlatego, że Izraelita był zobowiązany do chodzenia drogami sprawiedliwości przez 49 lat. Ale w roku 50 musiał się skłonić ku miłosierdziu. Dlatego, że w tym roku następowało odpuszczenie wszystkich win. W tym roku człowiek wracał do swojej pierwotnej własności i do wolności, którą stracił przez 49 lat. Wracał do własności, która była jego dziedziczną, a którą stracił przez nieopatrzne prowadzenie swojego życia. Wracał do wolności, którą stracił, stawszy się niewolnikiem niewypłacalnym, który dopiero w roku 50 mógł z powrotem odzyskać wolność i własność. To właśnie była grecka Sycylia, czyli praktycznie obyczaj, który służył odrodzeniu społeczeństwa. Nie ma żadnego zdrowego społeczeństwa, które nie jest obdarzone wolnością i własnością. I to jest wstęp do dzisiejszych czytań, które pod pewnym względem akurat odnoszą się też do tej rzeczywistości czasu zwykłego i czasu nadzwyczajnego, czasu sprawiedliwości i czasu miłosierdzia. Najpierw Słowo Boże z czasów Starego Testamentu, gdzie około 7 wieków przed Chrystusem prorok Izajasz przekazuje nam pieśń o Bożej miłości do Izraela. Winnicą Pana zastępów jest dom Izraela. Pan Bóg wychowuje cierpliwie lud Boży, czyli obrazowo mówiąc zakłada winnicę, a była to praca wymagająca wiele inteligencji, trudu, cierpliwości i miłości. Trzeba było wybrać odpowiednią glebę, która nie jest ani zbyt sucha, ani zbyt skalista, ani też zbyt wilgotna. Dobrać odpowiedni szczep i troskliwie uprawiać delikatne sadzonki, by po dłuższym czasie radować się z pięknych owoców doskonałego wina. Z podobną miłością i cierpliwością Pan Bóg kształtował swój naród, wybrany, poczynając od Abrahama i patriarchów, przez Mojżesza, królów i proroków, by w końcu wydał on owoce sprawiedliwości i wierności. By stał się prawdziwie ludem kapłańskim, dzięki któremu inne narody mogłyby poznać jedynego Boga. Ale ku zaskoczeniu Bożemu Izrael, winnica pańska, cierpkie wydała jagody. Zamiast sprawiedliwości rozlew krwi, zamiast prawowierności oto okrzyk grozy. Czy wobec tego stanu rzeczy Stwórca okaże się tolerancyjny? Czy powie, niech się zachowują jak chcą? Są przecież wolni i autonomiczni.
a może w ogóle po co kogokolwiek oceniać. Tymczasem nie. Starotestamentalna odpowiedź brzmi: pokażę wam, co uczynię w winnicy mojej. Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano, zamienię ją w pustynię. Bóg dokona nieuchronnego sądu nad tymi, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Taka była zapowiedź zniszczenia kraju oraz zesłania babilońskiego. Czyli ostatecznie Pan Bóg nie abstrahuje od sprawiedliwości. Po upływie następnych 7 wieków Pan Jezus w czasach Nowego Testamentu skomentuje tę samą Izajaszową pieśń o winnicy i wydawałoby się nawet na pozór, że w dość podobny sposób. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, wysłał proroków, którzy zachęcali do wydania owoców sprawiedliwości. Ale ludzie, kierując się chciwością, zlekceważyli prawa właściciela i zareagowali agresją. Na następny apel Stwórcy odpowiedzieli nienawiścią, która posunęła się do morderstwa. Tym razem był to już nie tylko brak sprawiedliwości, ale ponadto brak kradzież Bożej własności. Była to zdumiewająca niewdzięczność stworzenia wobec Stwórcy, człowieka wobec Boga i pragnienie usunięcia go z pola widzenia. Iluż to ludzi w miejsce Boga pragnęło umieścić siebie. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Zdawałoby się więc, że Izajaszowa pieśń o winnicy otrzymała w ustach Jezusa podobną konkluzję. I faktycznie w roku 70 Jerozolima i Judea zostaną zniszczone, a ich mieszkańcy zabici albo wzięci w niewolę. Ale Pan Bóg na tym razem nie przestaje. Gdy posyła swojego Syna, On przygotowuje nowy początek dla wszystkich. A tym nowym początkiem jest właśnie śmierć Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Bóg przemawia do nas z głębi ofiary Chrystusa, który sam niewinny przyjmuje na siebie cierpienia wszystkich ludzi. W męce Jezusa cierpienie ludzkie osiągnęło swój zenit, a jednocześnie weszło w całkowicie nowy wymiar i nowy porządek, ponieważ zostało związane z miłością. To nie cierpienie zwycięża świat i przynosi zbawienie, ale miłość, która przekracza cierpienie i je przezwycięża. Związane z tą miłością, która tworzy dobro, wyprowadzając je również ze zła. I tak, odrzucając niewierną część Izraela, Stwórca wezwał do pracy w swojej winnicy narody pogańskie. Powołał do życia Kościół. Wydaje się, że prorok Izajasz nigdy by się nie posunął do czegoś takiego, żeby umieszczać w orbicie zbawienia inne narody. Tymczasem Pan Jezus taką konkluzję wyprowadza ze swojej przypowieści. Ten fakt komentuje święty Paweł w następujący sposób. Przez ich, to znaczy przez Żydów, przestępstwo, zbawienie przypadło w udziale poganom, by ich pobudzić do współzawodnictwa. Zatwardziałość dotknęła tylko część Izraela, aż do czasu, gdy wejdzie do kościoła pełnia pogan. Tu jednak rodzi się natychmiast pytanie, czy nowy lud Boży, czy Kościół okaże się wierniejszym od dawnego Izraela? Jeśli tak,
wtedy przyniesie Panu Bogu radość, a jeśli nie, wtedy spotka go los niewiernych Izraelitów. Przyjrzyj się więc dobroci i surowości Bożej. Surowość okazuje się wobec tych, co upadli, a dobroć Boża wobec Ciebie, jeśli tylko wytrwasz w kręgu tej dobroci. W przeciwnym razie i Ty będziesz wycięty. Tak mówi święty Paweł w 11 rozdziale listu do Rzymian. I właściwie pozostajemy w naszych dziejach, w dziejach Kościoła, w tej samej sekwencji, to znaczy pozostajemy rozciągnięci między sprawiedliwością a miłosierdziem, między naszą wiernością a niewiernością. I w takich to ramach toczy się nasze ludzkie życie. W takich to ramach też Pan Bóg ofiaruje nam swoje pomoce, lecz prawdziwym fundamentem, na którym wspiera się w dalszym ciągu życie Kościoła, tak jak wspierało się życie Izraela, jest miłosierdzie. Wszystko w działaniu duszpasterskim Kościoła winno zostać otulone miłosierdziem, z jakim kieruje się do wiernych. Nic też z jego głoszenia i z jego świadectwa ukazywanego światu nie może być pozbawione miłosierdzia. Być może przez zbyt długi czas zapomnieliśmy wskazywać i żyć drogą miłosierdzia. Pokusa, która podpowiada, by brać pod uwagę tylko i zawsze sprawiedliwość, sprawiła, że zapomnieliśmy, że jest to tylko pierwszy krok, konieczny i nieodzowny. Ale Kościół potrzebuje wznieść się ponad to, aby osiągnąć wyższy cel i o wiele bardziej znaczący. Kościół jest wezwany do miłosierdzia, do leczenia ran, do opatrywania ich oliwą pocieszenia, do przywiązywania ich miłosierdziem. W tym wszystkim pomaga nam Eucharystia. Właściwie, gdy myślimy o tej codziennej walce duchowej, którą toczymy, Pan Bóg ofiaruje nam właśnie pomoc w postaci Eucharystii. To największy dar Bożego miłosierdzia. O niej tak mówiła święta siostra Faustyna. Ten chleb mocnych daje mi wszelką siłę do prowadzenia tego dzieła i mam odwagę do pełnienia wszystkiego, czego żąda Pan. Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale tego, który mieszka we mnie. Taka jest Eucharystia. Jezu mój, jak wielkie są niezrozumienia. Nieraz, gdyby nie Eucharystia, nie miałabym odwagi iść dalej po tej drodze, którą mi wskazałeś. Na koniec zwróćmy nasze oczy i oczy naszej duszy na Maryję. Ona jest tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy, jak nikt inny, doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w wyjątkowy sposób okupiła ofiarą serca swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego. Dlatego nazywamy ją Matką Bożego Miłosierdzia. Doświadczywszy miłosierdzia, w szczególny sposób została powołana do tego, ażeby przybliżać ludziom tę miłość miłosierną, jaką objawił nam Chrystus. Miłosierną miłość, którą obejmuje On ubogich, pozbawionych wolności, niewidomych, uciśnionych i grzeszników. Jest to objawienie szczególnie owocne, ponieważ opiera się w Maryi o jej szczególną wrażliwość macierzyńskiego serca, o szczególną zdolność docierania do tych, którzy tę miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze strony Matki. Amen.